W tym filmie chcemy zwrócić Waszą uwagę na kilka ofert. Ofert otwartych zasobów edukacyjnych i sposobów ich wyszukiwania jest naprawdę wiele. Creative Commons udostępniło OpenVerse funkcję wyszukiwania wybranych repozytoriów obrazów i plików audio. Po prawej stronie możesz wybrać, jakie licencje powinny mieć obrazy lub pliki audio, których szukasz. Poniżej znalezisk zobaczysz wyraźnie zaznaczone, w jaki sposób są licencjonowane. Jeśli chcesz skorzystać z zasobu, możesz także skopiować informacje o licencji. Prawdopodobnie znasz Wikipedia, globalną encyklopedię internetową w wielu językach. Oferta dostępna jest na licencji CCB. SA. Można z nich łatwo tworzyć dokumenty kursowe lub arkusze ćwiczeń. Oferta Fundacji Wikimedia obejmuje również zbiór obrazów, filmów i plików audio na otwartych licencjach. Nazywa się Wikimedia Commons. W projekcie Wikibooks książki są pisane razem przy użyciu technologii Wiki. Wikiversity to zbiór materiałów dydaktycznych dla uniwersytetów. Teksty i publikacje są często pomocnym źródłem otwartych zasobów edukacyjnych, zwłaszcza w szkolnictwie wyższym. Istnieje również kilka opcji wyszukiwania w tym zakresie. Otwarte zasoby edukacyjne możesz także odkryć na stronach internetowych, z których prawdopodobnie już korzystasz. Istnieją filmy na otwartej licencji. Na YouTube lub zdjęcia i ilustracje na otwartej licencji na Flickr. Oczywiście istnieje również wiele ofert, które są dostępne tylko w jednym języku lub dotyczą konkretnych tematów lub krajów. Mogą to być z jednej strony zbiory, ale także wyszukiwarki. Platforma, na której uczestniczysz w tym kursie, jest także platformą otwartych zasobów edukacyjnych. Wszystkie kursy posiadają licencję CC. A większość dostawców zdecydowała się na licencję otwartą. Widzisz więc, że jest naprawdę wiele do odkrycia i nie chce Cię dłużej zatrzymywać na rozpoczęciu poszukiwań.